siódmego wyścigu został Marek Hućko, drugim jest Skupień, trzecim Paluch, a czwarty Kamiński. A tymczasem przed nami bardzo ciekawy wyścig, gdzie na starcie stoją dwaj bracia Golobowie oraz Staszewski Świst. Golob, Staszewski, Golob, Świst. Pan Świst został trochę na starcie. Musi teraz odrabiać stracone metry, a tymczasem na prowadzeniu obydwaj bracia Golobowie. Jak na razie prowadzi Tomasz, drugi jest Jacek. I spróbuje rozdzielić obydwu braci. Widzimy w tej chwili, jak Tomasz pokazuje swojemu starszemu bratu, jaki tor jazdy ma wybrać, aby nie dopuścić Śwista do wyprzedzenia przynajmniej jednego z nich. O to, co robi w tej chwili Tomasz w golot, nie było zbyt sportowe. Jest to po prostu zwykła jazda wężykiem. Zamykanie gazu przy wejściu w łuk to może się bardzo niebezpiecznie zakończyć. Oglądamy twardą, zaciętą walkę Śwista z planem Golobów. Jak na razie Świst nie może sobie z tymi zawodnikami poradzić. To jest bardzo trudny. Natomiast Tomasz Golob wypuścił swojego mniej doświadczonego brata do przodu, a sam kontroluje przebieg akcji, jadąc z tyłu. Pierwszy jest Jacek Golob, drugi Tomasz Golob. Jeszcze ostatni atak Śwista. Niestety nieudany. Zwycięża Jacek Golob przed Tomaszem Golobem. Trzeci jest Świst. No, widzicie Państwo, publiczność niezbyt owacyjnie przyjmuje wyniki tego wyścigu. Trwają także konsultacje pomiędzy trenerami.